10 najdroższych przedmiotów z gier. 10 rezonująca furia. Chodzi o przedmiot z Diablo 3. Wszystko miało miejsce w 2012 roku i wtedy przedmiot ten był uważany za najlepszy w całej grze. Na europejskich serwerach produkt został sprzedany za 40 milionów sztuk złota. Czyli wymieniając to na rzeczywistą walutę wychodzi 40 tysięcy złotych. 9. Dragon Slaying Saber Gra Age of Wulin i rok 2011. Przed premierą gry zorganizowano wielką aukcję, na której sprzedawano unikatowe przedmioty. Fakt, ogólnie kwoty jakie tam się pojawiały to kwoty czterocyfrowe, cyfrowe no ale żeby ktoś za wirtualny przedmiot zapłacił 50 tysięcy złotych, tego nikt się nie spodziewał, a jednak stało się. 8. Thresher Island Entropia Universe to dość charakterystyczna gra, w którą można naprawdę zainwestować, a pieniądze mogą się zwrócić. Ktoś, a dokładnie David Storey, zakupił w grze wyspę o powierzchni 6 tysięcy akrów, a zapłacił za nią 100 tysięcy złotych. I wiecie co? Zwróciło mu się. Ludzie chcieli odwiedzić tak drogie miejsca, żeby tam wkroczyć, oddawali właścicielowi część swoich zasobów, które ten następnie wymieniał na gotówkę. 7 Courier Pink War Dog, gra Dota 2. Skórki są bardzo popularnym elementem kupowanym przez graczy: pozwalają po prostu zmienić wygląd. W grze jest dosłownie kilka tak zwanych Pink War Dogów, a jeden z nich sprzedał się za 115 tysięcy złotych. 6 Amsterdam jest to gra, która przedstawia nam inne życia, mianowicie Second Life. Jeden z graczy wyłożył na stół 146 tysięcy złotych, aby przejąć miasto Amsterdam w grze, a następnie oczywiście odpłatnie udostępniać je innym graczom. Tak inwestycja również się zwróciła. Pięć DNSTEG, ponownie Entropia Universe i ponownie Pan David, ten sam, który zakupił w grze wyspę. Tym razem zakupił tajemnicze Jajo za 214 tysięcy złotych, po czym czekał 3 lata, aż coś z niego się wykluje. Wykluł się potwór, który terroryzował graczy. Sam właściciel na tym w żaden sposób nie zarobił. 4 Blugiem, no jasne, Counter-Strike. Cała gra jest dziś warta olbrzymie pieniądze. Kiedy komuś udało się wylosować unikatowy nóż, ten natychmiast wszedł w obrót. Właścicieli zmieniał wielokrotnie, a rekord został ustanowiony na kwotę 394 000 złotych. 3 Crystal Palace Space Station Entropia Universe ponownie w 2013 roku za kwotę 924 tysięcy złotych zakupiono stację kosmiczną wraz z księżycem, za który dopłacono 465 tysięcy złotych. Boże ludzie nie wiedzą co z pieniędzmi robić. Dwa, klub Never Die, ponownie ten sam tytuł i nocny klub. Za 1 850 000 zł inwestor, który jest człowiekiem sukcesu w realnym świecie, zaś w grze, prawdziwym bogaczem, zakupił ten budyneczek, po czym zaczął go wynajmować. Zwróciło się, jak się domyślacie. Jeden planet Kalipso i oczywiście Entropia Universe. Planet Calypso jest to główna planeta oraz najpopularniejsze miejsce w całej grze. Tutaj wchodzi temat finansowy, a przy okazji jakieś przekręty i zawirowania skomplikowane. Wiadomo, że inwestycja wyniosła 17 milionów 500 tysięcy złotych. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!